tradycja konferencji o polski rynek rzepaku i zbóż. Jest to cykliczna impreza. Ideą tej konferencji jest to, że zapraszamy zacnych prelegentów na początek, a później przedstawiciele przetwórców i rolników i ważne osobistości będą uczestniczyli w debacie. Dzisiaj mamy 6. edycję konferencji o polski rynek rzepaku i zbóż. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu zebranie towarowych producentów rolnych, którzy mogą bez zbędnego pośrednictwa nawiązać relacje, podtrzymać relacje z przetwórcami, czyli porozmawiać raz w roku z przetwórcami, a my jako producenci możemy się spotkać i wymienić swoje doświadczenia. Zasadą jest tej konferencji jest to, że zapraszamy maksymalnie 2 ekspertów, którzy przedstawią swoje prezentacje, które są później podstawą do debaty. Debata ma na celu przedstawienie przynajmniej 2 producentów rolnych, 2 przetwórców i jakiegoś ekstra eksperta. W dzisiejszej edycji konferencji zaszczyciła nas obecnością pani prezydent Izby Zbożowo-Paszowej. Izba Zbożowo-Paszowa skupia przetwórców, eksporterów i producentów pasz. W związku z tym musimy brać pod uwagę odbiorców swoich surowców, dlatego te relacje powinny być prawidłowe. Dzisiaj zwracaliśmy uwagę na to, żeby stabilizować sytuację na rynkach unijnych, czyli jeżeli chcemy pomóc Ukrainie gospodarczo, to żeby nie rozwalać rynku unijnego. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, co profesor Budzisz w swoim referacie przedstawił, że Ukraina ma trudną sytuację gospodarczą, walczy za nas, jest pewnym wyzwaniem, bo w perspektywie 10-12 lat będzie w Unii Europejskiej i my musimy się dostosować do nowych wyzwań, czyli powinniśmy przekonać decydentów, żeby zrobić gruntowny przegląd wspólnej polityki rolnej, stworzyć prawidłową definicję rolnika aktywnego, żeby wsparcie dostawali ci, którzy produkują na rynek, a ich jest nie 1 300 000, tylko 350-400 000 rolników. Staram się być każdego roku, po prostu dużo można się dowiedzieć o sytuacji, jaka jest na rynku, jak to wygląda wszystko, jak się zachowywać, przynajmniej częściowo, kiedy sprzedawać, czy poczekać, co robić z płodami. Warto po prostu tworzyć jakieś grupy, czy łączyć się w grupy, żeby większe partie mieć do sprzedania, wtedy można lepszą cenę uzyskać. W grupie jest siła. No i mamy lepsze przebicie cen, sprzedaży cen z produktów swoich rolnych, jak zboża i rzepak, tak? Jakich zakupów środków produkcji. My również mamy w swoim biznesplanie uczestniczyć w konferencjach, jakby pogłębia swoją wiedzę na temat produktów. Tutaj realizujemy również ten punkt z naszego biznesplanu, gdzie no uczestniczenie w konferencjach. Ale warto się zasięgać takich informacji. Jak najbardziej, tu jest bardzo konferencja, prelegenci są bardzo, można powiedzieć, wybitni i mówią to, co nas dotyczy. Tutaj pierwszy wykład, gdzie uczestniczymy, to odnośnie Ukrainy, jak ta strona wschodnia, rynki wschodnie będą odgrywały teraz podczas sprzedaży naszych produktów rolnych. Czy kontrakty zapisywać na kontrakty nasze produkty rolne, czy poczekać, jak te ceny produktów będą się wyglądały. Analizy przedstawione przed momentem sytuacji Polski w stosunku do naszych sąsiadów Ukrainy, jak i bilansu europejskiego z bilansem światowym zbóż, rzepaku, no pomaga nam w istotny sposób w planowaniu produkcji, w planowaniu sprzedaży, podpisywaniu umów, kontraktów, no w ogóle produkcji całej bilansu gospodarstwa naszego rolnego. Są potrzebne takie spotkania, bo spotykają się fachowcy, ludzie, którzy
tworzą tą politykę rolną, nie są to politycy, a są to fachowcy. Na rynku liczą się ci, którzy mają 10 tysięcy, 100 tysięcy, chociażby pokazała nam teraz sytuacja grup producentów z Ukrainy, którzy rzucają na rynek europejski 1 000 000 ton zboża i oni decydują o cenach, o warunkach. I my, aby produkcję w Polsce utrzymać, też musimy się zrzeszać i korzystać z takich jak teraz doświadczeń tych dużych producentów. Bardzo dobre spotkanie, bardzo dobra konferencja, kolejna już, bo tutaj rolnicy spotykają się właściwie co roku, już od wielu lat. Spotkanie będące oddolną inicjatywą praktyków, ludzi, którzy rzeczywiście od wielu lat mają do czynienia z tym sektorem, rolników. Duża część to są przedstawiciele rolnictwa wielkotowarowego. Rozmawialiśmy tutaj o roli rolnictwa przemysłowego w produkcji, w zabezpieczaniu potrzeb żywnościowych. Świat idzie do przodu, o tą konkurencyjność polskiego rolnictwa trzeba walczyć zarówno polskiego, jak i europejskiego. Nie tylko drogami dopłat, ale mechanizmami rynkowymi. Mówiliśmy o potrzebach zmian systemowych, o potrzebie budowy infrastruktury. Polska ma potencjał, żeby być nie tylko krajem rolniczym, ale również krajem przetwórczym, ale również krajem eksportowym. Żeby też te dwie funkcje mogły się rozwijać, potrzebujemy sprawnej infrastruktury zarówno kolejowej, jak i portowej. Wiemy, że dwa przetargi na budowę, modernizację terminali zostały odwołane. My terminali nowoczesnych potrzebujemy bardzo pilnie, nie tylko ze względu na naszą produkcję, która rokrocznie przecież rośnie i rośnie eksport polskich produktów rolno-spożywczych, ale również pamiętajmy, że mamy za naszą wschodnią granicą sąsiada, który jest znaczącym producentem rolnym, sąsiada, który jest przygotowywuje się do wejścia w strukturę Unii Europejskiej. To nastąpi zapewne za kilka, może za kilkanaście lat, zobaczymy, ale tak czy inaczej do tego wejścia Ukrainy w struktury europejskie musimy się przygotować, wykorzystać te najbliższe lata na rozwinięcie polskiego przetwórstwa, na rozwinięcie kompetencji też w kontekście eksportowym, rozwinięcie infrastruktury, o tym rozmawialiśmy, było to bardzo dobre spotkanie, rzeczowe, merytoryczne, spotkanie z rolnikami, którzy są świadomi mechanizmów globalnych, którzy chcą konkurować na globalnym rynku, którzy mają kompetencje, żeby na tym rynku konkurować. Ja mam nadzieję, że również ze strony administracji publicznej takie wsłuchanie się w głos rolników, którzy nie tylko chcą rozmawiać, ale podpowiadać, współpracować i budować konkurencyjne rolnictwo polskie i europejskie mechanizmami rynkowymi, że tutaj ten dialog i współpraca ze stroną administracyjną również będzie. Jak co roku, bo to już jest moja któraś konferencja, staram się przekazać informacje na temat sytuacji na rynku zbóż, na rynku oleistych, perspektywy cenowe, perspektywy na nowy sezon, jeżeli chodzi o bilanse. Więc to najważniejsze informacje, które interesują tak naprawdę dzisiaj rolników. Tak? My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie o tych bilansach zbóż na świecie, w Polsce będzie decydowała pogoda. Dzisiaj mamy tak duże rozchwianie na rynkach, spowodowane tym, że mamy dużo czynników pogodowych na świecie. Mamy już problem w Polsce, ale to jest problem z punktu widzenia rynku globalnego, to jest problem lokalny. Same problemy w Rosji, przede wszystkim susza na południu Rosji plus przymrozki w Rosji spowodowały, że giełdy już w ostatnim czasie mocno zareagowały silnymi wzrostami. Mamy też nadmierne opady we Francji. Mamy niepewność w prognozach długoterminowych dla Stanów Zjednoczonych pod kątem zbiorów kukurydzy czy produkcji kukurydzy, produkcji soi. Więc te rynki dzisiaj są bardzo mocno rozchwiane. A z drugiej strony mamy też z tyłu głowy trzeba mieć fakt, że w dalszym ciągu za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Więc my dzisiaj tak naprawdę rynkowo o tej wojnie trochę zapomnieliśmy, bo Ukraina produkuje, Ukraina eksportuje, więc te rynki generalnie przyjęły jako pewnik, że te porty ukraińskie będą działać, tak? Ale w każdej chwili może dojść do zmiany, więc to też trzeba mieć gdzieś tam, podejmując decyzję z tyłu głowy, że taki czynnik jest i że taki czynnik w każdej chwili może gdzieś tam spowodować dalsze wzrosty cen na rynkach światowych, tak? A ceny zbóż w Polsce
czy cenę oleistych rzepaku wyznacza rynek światowy. Nie rynek krajowy, tylko rynek światowy. A co można powiedzieć o zapasach? Bo tutaj też to, jakie będą ceny, no to decyduje też ile... No właśnie tak, kwestia zapasów to jest kwestia, która rozgrzewa rynek od 2 lat w zasadzie, bo już w zeszłym roku ten temat był podnoszony i jakie to mamy ogromne zapasy. O ile w zeszłym roku mieliśmy trochę wyższe zapasy i nie było tego odczuwalnego dzisiaj na rynku, także w tym sezonie ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że mamy 9 milionów ton zapasów na koniec sezonu, bo te 9 milionów ton, które pojawiają się w mediach, to są zapasy, o których się mówi na koniec czerwca, na koniec sezonu, czyli na koniec czerwca tego roku. Gdybyśmy mieli takie zapasy, to trzeba sobie zadać sobie pytanie, dlaczego przetwórcy dzisiaj nie mogą kupić pszenicy czy kukurydzy, tak? Skoro mamy takie nadwyżki, skoro minister mówi, że musimy dalej wywozić te zapasy, żeby opróżnić magazyny przed żniwami, a firmy handlowe, przetwórcy, eksporterzy mają problem, żeby te zboża kupić z rynku, tak? Więc moim zdaniem absolutnie nie ma takich zapasów i to pokazuje jasno bilans. Mieliśmy kolejny sezon z rzędu, drugi rok z rzędu, gdzie mieliśmy rekordowy eksport. Te nadwyżki zostały już z Polski wywiezione, więc my nie mamy takich zapasów, o jakich się dzisiaj mówi medialnie. To dzisiaj mówi już bardziej pod kątem nowego zbioru, tak? Czyli nie kontraktować dzisiaj, nie kontraktować, tylko żeby z rozwagą podejść do kontraktacji nowych zbiorów w tych obecnych cenach, tak? Bo te ceny dzisiaj są cenami wyższymi niż były 1,5 miesiąca temu, ale przy tej niepewności pogodowej może być taka sytuacja, że te giełdy mogą jeszcze wzrosnąć o te kilkadziesiąt euro, tak? Więc zawieranie kontraktów dzisiaj wiąże się z jakimś tam ryzykiem, tak? Więc trzeba naprawdę ostrożnie podejść do kontraktowania. Australia dopiero sieje. Brazylia, to co pokazałem na prezentacjach, kukurydzę będzie zbierała teraz w lipcu, ale soję na przykład będzie siała dopiero jesienią, tak? Więc tutaj jeszcze jest dużo czynników takich pogodowych. Najbliższe 2 miesiące tak naprawdę na tej półkuli północnej, najbliższe 2 miesiące będą takie decydujące. Od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na półkuli północnej w ciągu tych najbliższych 2 miesięcy, będzie zależała strona podażowa w bilansie. Jak my się zbilansujemy, to będziemy dokładnie wiedzieli za 2 miesiące, tak? I wtedy będzie wiadomo, w którą stronę te rynki faktycznie pójdą. Jestem na zaproszenie pana Olejnika. Wspólnie tworzymy teraz takie szersze ugrupowanie porozumienia rolników. No ale przede wszystkim dlatego, że na takich konferencjach jest duży przepływ informacji. Dowiadujemy się o nowych rzeczach, o trendach, jakie nas czekają, w które strony rolnictwo polskie, europejskie pójdzie. Unia Europejska będzie się odwracała od tej struktury i tego pomysłu na rolnictwo europejskie, jak było do tej pory, a będzie się jednak skłaniało na otwarcie, na może globalizacja to jeszcze za dużo, ale gdzieś tam zmianę tej optyki i dostosowania się do rolnictwa zewnętrznego spoza Unii, bo no niestety myślę, że rolnictwo Unii Europejskiej już nie chce narzekać do decydentów, za bardzo skostniało, za bardzo uwierzyło, że ten nasz mały światek jest piękny i świat nam odjechał. Rolnictwo światowe nam odjechało. Jeśli ja mam kontakty w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, to widzimy nawet w Topagarze ostatnie wiadomości z Brazylii, gdzie widzimy, że to rolnictwo całkiem inaczej wygląda. Ta produkcja jest o wiele bardziej intensywniejsza. Wykorzystanie wody jest dużo większe. To myślę, że musimy też się uczyć, żeby doszlusować do tych najlepszych i to, co tu powtarzałem na konferencji, że my jeszcze jesteśmy w stosunkowo bardzo dobrych warunkach geograficznych, przyrodniczych i to nasze rolnictwo ma potencjał. My jeszcze aż tak nie postulujemy. Wiadomo, że suszę nas coraz bardziej dotykamy. Musimy się też uczyć innego spojrzenia na uprawę, na agrotechnikę, żeby przeciwdziałać, przeciwdziałać. A z tym, że my niszczymy jako rolnicy środowisko, czy ślad węglowy za rolnictwem ciągnie się jakiś gruby i długi, to nie jest, proszę Państwa, prawdą. Rolnictwo dzisiaj zużywa 4,3% globalnego zużycia paliwa, a dolewka do paliwa to jest dzisiaj 7 do diesla, a 10 do benzyny. Także my jeszcze społeczeństwu dajemy. My jeździmy, można by powiedzieć, na swoim.